Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy widzowie, przyszedł czas wymaksować Edgara. W dzisiejszym odcinku podniesiemy go sobie na poziom 9, później zapolujemy na nowy Star Power oraz gadżet i wyobraźcie sobie, jaki ten Edgar będzie przemocny, będzie po prostu przekozacki, bo teraz wszyscy grają Edgarem, ponieważ został ostatnio wprowadzony do sklepu za darmo z okazji świąt. I na małych puszkach, na mapach występują tylko i wyłącznie Edgary. A mój Edgar będzie na poziomie 9, ze Star Powerem oraz gadżetem, o ile nam się go uda wydropić z Megaboxa. I on będzie dosłownie przekotem, będzie terminatorem, będzie wyjaśniał wszystkich na hita. Tak mi się bynajmniej wydaje. Więc w dzisiejszym odcinku też zrobimy sobie taki mini challenge. Postaramy się pokonać wszystkich graczy na mapie. Także dzisiejszy odcinek zapowiada się ciekawie. A teraz, moi drodzy, wy zostawiacie łapeczkę w górę. Klikacie tyle razy łapkę w górę, na którym poziomie macie Edgara. Ja mam na poziomie 9, znaczy dopiero będę miał. Teraz mam na poziomie 1, więc w sumie jedną łapkę sobie zostawiłem, ale później jeszcze kliknę 8 razy. Ale w sumie dajcie znać w komentarzu jeszcze, na którym poziomie macie Edgara i jakim zadymiarzem wam się lepiej gra, czy Byronem, czy Edgarem. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel. Dziękuję wam ślicznie za wsparcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, nagrywajcie to, podsyłajcie do mojego maila, a jeżeli wasz krótki film pojawi się u mnie na odcinku, to znaczy, że wygrałeś kod PSC o wartości Megaboxa. Święta zbliżają się wielkimi krokami, a to prawdopodobnie jest ostatni odcinek z gry Brawl Stars przed Wigilią, więc moi kochani, życzę wszystkim wesołych świąt, dużo zdrówka przede wszystkim w tych ciężkich czasach, bardzo fajnych prezentów pod choinką i żebyście spędzili ten czas w gronie rodzinnym, żebyście się mega fajnie bawili. I moi drodzy, nie martwcie się, odcinki z gry Brawl Stars będą się pojawiały regularnie już po świętach. Także jeszcze raz życzę wszystkim wesołych świąt. Zapraszam oczywiście jeszcze wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Pierwszy link w opisie. Moi kochani, jesteśmy już na moim koncie. Jak widzicie, mój Edgar ma tylko i wyłącznie pierwszy poziom mocy. Tak naprawdę on jest mega leszczem. Każdy go ładuje na łeb, no i on nie potrafi się kompletnie bronić. No jest słabiutki, jest słabiutki. Musimy coś z tym zrobić, więc postaramy się dzisiaj go wzmocnić. Na początku weźmy sobie do sklepu, sprawdźmy, co mamy. Punkty do Edgara przydadzą się, do tego wariacika też się przydadzą. 10 tysięcy łapek i maksujemy Byrona i testujemy nowy Star Power i gadżet na Byronie. Także zostawiajcie łapeczki w górę, jeżeli jeszcze nie zostawiliście. Okej, przejdźmy sobie na razie do nagród, bo ja w nagrodach, o ile się nie mylę, mam troszeczkę punktów mocy. Jest mega skrzynka też do otwarcia, no dobra, dobra, ale mega skrzynka mi się nie przyda. 500 punktów mu sprzedaję do Edgara. 500 punktów Edgar przyjął, na razie sobie go ulepszmy. Pierwszy poziom, drugi poziom, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Okej, i teraz pytanie brzmi, czy 500 punktów, które w niego wpakuję, nie będzie za dużo? Jest szansa, że będzie za dużo i że trochę punktów stracę. No ale co zrobimy? No nic niestety nie zrobimy, musimy go maksować, więc weźmy teraz te 500 punktów, załadujmy jeszcze raz w Edgara. Czy starczy na 3 levele? Miejmy nadzieję, że tak. Uwaga! Plus 500 punktów mocy. Uhuhu. Dobra, cofnijmy się teraz do naszego zadymiarza. Ulepszamy. Kolejny poziom, kolejny poziom. Zabrakło! Moi drodzy, zabrakło! A myślałem, że jednak starczy. No dobra, potrzeba nam jeszcze z 300 punktów. Okej, więc pootwieramy sobie skrzyneczki. Z Megaboxa z pewnością poleci dużo. Gdzie jest ten Megaboxik? Albo nie. Może Megaboxa sobie zostawimy na koniec? Nie, otwórzmy. Otwórzmy tego Megaboxa. Otwieramy. I uwaga! Oczywiście. O, dwa przedmioty. Coś jeszcze? Gratisowo. Do Edgara, aha! I do Byrona. Przepraszam, jeszcze bonusik wpadł. No dobra. Czyli 112 mamy. Potrzebujemy jeszcze. Do Byrona. Ej! Tak być nie może, żebym się sypały do Byrona. Macie do Edgara się punkty sypać. Dobrze, plus 30. Kolejna skrzynka. Byron. Edgar, plus 61, bardzo dobrze, coraz bliżej 9 poziomu. Okej, kolejna skrzynka. Oj, chyba nam starczy skrzynek. Edgar, plus 12 tylko, no nie trolujcie, miało starczyć. Halo, nie może tak być, że wy mnie zaraz to jest trolujecie. Kolejne punkty mocy, Edgar, nie starczy, widzowie. Prędzej byśmy Byrona wymaksowali zamiast Edgara. Tutaj plus 10, teraz dużo do Edgara. 19 tylko, no halo. Brakuje 90 paru. Uwaga!
Czy będzie? 13. To są po prostu jakieś żarty. Naprawdę to są jakieś żarty. Czy ja mogę tutaj sobie jeszcze odpalić? Jest jakaś duża skrzynka. Odpalmy sobie tą dużą skrzynkę. Kolejne punkty mocy. 12. 23. Okej. No dobra, dobra moi drodzy. Jestem zmuszony. Niestety jestem zmuszony do kupić jakąś skrzynkę. Pamiętajcie, jeżeli kupujecie coś, nie zapomnijcie użyć kodziku Farel. Będę mega, mega wdzięczny. Kupimy sobie tą ofertę za 5 dyszek. A jak? Gemy doładowane, super, więc zostawcie łapeczkę w górę za to, że 5 dyszek przeznaczyłem na Brawl Stars. Moi drodzy, kupujemy. Kupujemy sobie... Co jest takie najbardziej korzystne? Chyba mega skrzynka. Mam nadzieję, że no jeden mega box starczy, żeby wymaksować Edgara. Uwaga! Dwa przedmioty. Dobra, 73? Czy będzie? Czy będzie? Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Pięknie! Pięknie, moi kochani! Jest szansa jeszcze na Star Power albo na gadżet do Edgara. Edgar na mocy 9. I uwaga teraz, moi drodzy, patrzcie na to. Kupujemy mega boxa po to, żeby trafić Star Power albo gadżet. No, mamy tylko jedną szansę. Trzymajcie kciuki. Uwaga! Lecimy! Czy coś będzie? Dwa przedmioty! Uwaga! Byron! Jest! Mamy to! Tak jest! Gadżet! Polatajmy! Super atak Edgara doładowuje się szybciej o 700% przez 3 sekundy! Koks totalny! Jezus! Ale pięknie, ale w sumie chyba bardziej bym się ucieszył ze Star Powera, bo jak będę miał Star Power, to będę skakał i jak będę lądował, będę zadawał 1000 damage'a. Ale gadżet i tak na propsie. Coś pięknego, więc teraz, moi drodzy, możemy zawalczyć w trybie solo. Lecimy, moi drodzy! Od razu w chłopa się pakuje na pełnej, bo ja mam bardzo dużo hapsów. Nic nie dostałem, kiełek. Doganiam cię, kiełek, czy nie? Bomba, 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 leżysz. Ani razu mnie nie trafił. To było takie smutne. Szkoda, że nie było Edgara na dzień dobry, bo chciałem się zmierzyć z Edgarem. Ja już mam 9 poziom, a tutaj z pewnością wiele osób nie będzie miało tak wysokiego poziomu, więc mój damage na dzień dobry jest od razu kilkakrotnie większy, więc poskładam ich jak domino. Ale zobaczymy za chwileczkę. Biję już prawie po 1K. Wezmę sobie tego ślurpa, biorę ślurpika, wjeżdżam w chłopa. Patrzcie, co się dzieje, dwóch naraz! Doładowuję ulta, lecę za kolejnym chłopem. Ale tu się zblokowałem jak leszczyk. Najgorzej, po prostu najgorzej. Dobra, nie wiem, czy się doładowywać, nie ma sensu, bo z tym chłopem i tak wygram tą bitkę. Ja go tutaj zamknę sobie. Leżysz, elo. Dobra, potrzebuję soczek, aby chłopowi wcisnąć gonga. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Latuje pierwszy mam chyba? Tak, nie! On miał soczek! On miał soczek! Prawie mnie zabił, widzieliście to? Wow, coś pięknego. Dobra, zagrajmy sobie teraz tryb duo z jakimś ziomeczkiem. I go wykerujmy oczywiście. Ciekawe, jakiego ziomeczka mi dobierze. Uwaga, Edgara. Siemaneczko, Edgar, gościu. Łapka do góry dla ciebie, przyjacielu. Rozwalamy skrzynkę, tam jest jakaś szelka. Więc spoko, że chociaż jakieś inne postacie będą, nie tylko same Edgary. Okej, Edgary na czwartym. Doładowuję ulta. I robię ich, robię ich. Razem z tym chłopem. Bomba, 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 bomba. Leczę się. Leży, leży, leży. Łapka do góry. Patrzcie na to. Wyjaśniam chłopów? Tak! Wyjaśniłem ich prawie. Ten search mnie porobi? Nie. Na szczęście udało mi się uciec. Ale jestem mega mocny. Jestem mega mocny. Bo jestem na bardzo niskich puszkach. Gdzie ten search? Nie ma go tu. A, on tutaj uciekł, cwaniaczek. Zaraz się Edgar jego zrespi, no dobra. Ach, myślałem, że go zaskoczę. 9 power cubesów. Doładowuję gadżeta. Oni w tych krzaczkach siedzą. Woo! Bomba, panowie! Ależ piękny reset. Ależ piękny reset. Jakiś inny tryb sobie może zagrajemy. Może tym razem zagrajemy sobie za dymkę. Za dymkę. Zdymka może być ciekawa, bo mam Ultimate Attack, więc będę mógł szybciutko kontrować, przeskoczyć gdzieś, jak ktoś mi dośrodkuje. 3 Edgary. No nie wierzę w to po prostu. Doładowuję ulta na szybkości. Podanie. I wciskasz to. Nie no, two head. Widzowie, two head. Two head here. Dobra, ale ich miażdżę strasznie. Strasznie ich miażdżę. Nie no, nie może tak gościu wygrać. Dobra, przejmuję piłkę. Wyjaśniajcie ich, a ja trickshotuję. Podałem, podałem, byczku. Zdążyłem podać, chciałem z trickshotem, ale się nie udało. Ale the boss strzelił gola. Jest dobrze, jest dobrze. Cyk, 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 cyk. Bombeczka, 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 bombeczka. Skaczę i wbiegam. Dośrodkowanie pole karne, Farelski strzela gol. Kibice szaleją, trybuny szaleją.
Piękny skład, piękny skład. 3 Edgary. Nie no, nie mam pytań. Uwielbiam małe puszki, jak są w grze nowe postacie. Coś pięknego. Zagrajmy sobie jeszcze raz tryb solo i postarajmy się zrobić jak najwięcej fragów. Gdzie ja widzę oponentów? Tu jest pierwszy, tu jest drugi. Od razu robię tak. Ładuję ulta. Wskakuję mu na głowę, temu chłopowi. Nie uda się. Chyba się nie uda. Ej, to jest mój chłop, tak? To jest mój gadżecik kolejny. Szybciutko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bomba, 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 bomba. Uciekam, bo prawie mnie znokautował chłopak. Dwa fragi już mam, tak? Ładujemy kolejnego gadżeta. Od razu na pełnej wjeżdżam w nich. Przegrasz to, chłopie, przegrasz. No zapraszam, kumpel, zapraszam. Kolejny frag, to był chyba trzeci już, mój. Gonię, 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 gonię leszczyka. No chodź, chodź, zmierzymy się, chłopie. Spokojnie, ja cię dogonię. Nie wiem, chyba czwarty, możecie liczyć, ile miałem tych fragów i napisać w komentarzu, czwarty. Oh, no, 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 no. Wygrałem to, wygrałem to, on był na soczku. Jestem najlepszy. Uciekaj, Farel. Ja pierdzielę, ale mi skliknąłem, ależ mi skliknąłem. Bym to przegrał, ze spajkiem jakimś śmiesznym w dodatku. Dobra, to jest piąty frag, jak nic. Dobra, poczekam sobie na ulta, stary, i cię złapię. Zostało ich trzech, tak? Tutaj ten, ten i ten, okej. Oto biorę soczek i jest po was, panowie. Jest szansa zrobić dużo fragów, nie? Porobiony. Chyba szósty frag, o ile się nie mylę. Tak, tutaj jesteś, byczku. Po 2000, bomba w nos. Bardzo fajny meczek, szybciutko ich załatwiłem. I dajcie znać w komentarzu, mi się wydaje, że chyba 6 albo 7 fragów zrobiłem. To i tak jest naprawdę sporo, jeżeli chodzi o tryb solo, serio. I to było na tyle dzisiejszego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, dajcie znać w komentarzu, którym zadymiarzem wam się lepiej gra, czy Edgarem, czy Byronem, o ile macie Byrona już odblokowanego. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie też na pixyshop.pl po przekozackie koszulki, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, wesołych świąt, cześć!